Czekaj. 1% tłuszczu weźmie nie do urodziny. Dzień dobrego. Nie będzie trzeba zabierać. To są cykliczne badania, które robimy co roku, czasami co pół roku, które mają dać nam obraz tego, w jakim etapie jesteśmy teraz fizycznym. Badania poranne, czyli badania radarowe pokazują nam, jaką mamy moc w nogach, jak długo tę moc utrzymujemy, jakie prędkości rozwijamy, jaka jest szybkość poszczególnych zawodników. I to nam ma na pomóc w planowaniu następnych treningów w tym okresie przygotowawczym. Po południu te badania ergospirometryczne, które nam pomogą ocenić wydolność tlenową i beztlenową, pojemność płuc zawodników i to też nam pomoże, żeby odpowiednio przygotować zawodników do tego sezonu, który wiemy jest dosyć krótki, bo tylko 14 kolejek nam zostało i musimy być optymalnie przygotowani od pierwszego meczu i dlatego te badania są bardzo, bardzo dla nas ważne. Co roku jest lepiej, powiem szczerze, także ci zawodnicy naprawdę bardzo o siebie dbają, oni profesjonalnie podchodzą do swojego sposobu życia i sposobu żywienia, także tutaj już te mity o zawodnikach, którzy w okresie przygotowawczym przychodzą i przytyli kilogram czy dwa, to tego już u nas się nie spotyka, oni wiedzą, jaką wagę mają utrzymywać i ta waga waha się pół kilograma w jedną czy w drugą stronę, także na pewno jest to na bardzo dobrym poziomie, jesteśmy zadowoleni, a ta kontrola tej tkanki to jest też trochę dla nas, ale też przede wszystkim dla nich, żeby oni mieli też świadomość, że to, co robią, będzie w dobrym kierunku i żeby te ich nawyki, przyzwyczajenia, które wypracowali, żeby je powielać, utrzymywać i żeby byli cały czas w dobrej formie, dobrej dyspozycji, co im też pomaga unikać kontuzji. Także to jest bardzo ważne. Tak, śmiało. Ronaldo. Jesteś gotów? Uważaj. Gotów? Hop! Pan depnął. 35 nawet. 35. 35 hakiem. A za temperatura? Do szpitala, nie? Osłabiony. To się okaże. Osłabiony, 36,6. A, no. Tłuszna koncepcja. Tomi Cafe. Partner klubu GKS Tychy.